Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku zdrabkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem rocznicowym, odcinkiem specjalnym na 5-lecie mojego kanału. Dokładnie 6 marca wrzuciłam swój pierwszy odcinek na kanał, odcinek zdrabkowy. Także to już 5 lat zdrapuję dla Was zdrapeczki. Dziękuję wszystkim widzom, którzy są ze mną od początku oraz tym, którzy dołączyli w trakcie tej mojej zdrabkowej przygody. I oczywiście zachęcam Was do pozostania ze mną jak najdłużej. Z tej okazji przygotowałam specjalny draping. Postanowiłam zdrapać wszystkie zdrabki, jakie są dostępne w sprzedaży w Irlandii. I tych zdrapeczek mamy 18. Od nominałów, nominały od 1 do 20 euro. I zaraz Wam te wszystkie zdrapeczki przedstawię. Oczywiście miałam ten odcinek robić 6 marca, ale zwyczajnie nie miałam kiedy zdrapać tych zdrapek, no bo jednak, jak widać, trochę ich jest. Jest ich tutaj 18 za kwotę 118 euro. I już Wam pokazuję. Mamy tak, za 20 euro zdrapeczkę. To jest najdroższa zdrabka, jaka jest w Irlandii. Później mamy zdrabkę za 15 euro. Mamy 3 zdrapeczki za dyszkę. Następnie mamy zdrabkę za 7 euro. Dalej mamy zdrapeczki za 5 euro. Ich jest chyba najwięcej. Oczywiście te jak krzyżówki i bingo, te czasochłonne już sobie zaczęłam zdrapywać. Ta jest akurat za 4. Tu mamy jeszcze za 5. Tu mamy za 5. Ta jest za 5. Ta jest za 4 euro. Później mamy 3 zdrabki za 3 euro. I mamy jedną zdrapeczkę za 2 euro i jedną zdrabkę za euro. Także będziemy sobie zdrapywać od najtańszej do najdroższej. Kochani, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i zapraszam do oglądania. Pewnie będzie długo, no bo tych zdrapek trochę jest. Ale mam nadzieję, że miło spędzicie czas i drapiemy pierwszą zdrapeczkę. Trzymajcie kciuki za jak najwyższe wygrane. Oczywiście tutaj może być wszystko i może też nie być nic. Ale dla tych osób, które się martwią, że tyle wydałam na te zdrabki, 118 euro, to mogę powiedzieć, że ja ich nie kupiłam wszystkich na raz, tylko ja je sobie przygotowywałam do tego odcinka już od jakiegoś czasu. Także nie wydałam jednorazowo takiej kwoty, więc tak tego nie odczułam. Ale mam nadzieję oczywiście, że jakieś wygrane tutaj wpadną. Pierwsza zdrapeczka jest pusta i drapiemy zdrapkę za 2 euro. No bo wiadomo, może być wszystko i może nic nie być. I tutaj mamy 5 euro, także jest pierwsza wygrana. Tutaj szukamy 3 razy tego samego symbolu. No ale już niestety nie będzie. Także pierwsza wygrana jest na koncie. Przechodzimy do zdrabki za 3. I tutaj szukamy 3 razy tej samej kwoty. Ale niestety nic nie widzę 3 razy. Szukamy 17 i 14, ale niestety nie ma, a tutaj szukamy takiej sakwy. No i niestety nie ma. Także przechodzimy sobie do krzyżówki. I krzyżówka, jak wiele z Was wie, to jest moja ulubiona zdrapeczka. Oczywiście naddrapałam sobie wszystkie bingo, wszystkie krzyżówki. Miałam z nich początkowo rezygnować i ich nie, w ogóle nie uwzględniać w tym odcinku, ale pomyślałam, jak wszystkie to wszystkie. No i mamy wygraną w bonusie. Jeszcze taka ciekawostka. Ostatni raz taki właśnie odcinek gruby, gdzie zdrapywałam wszystkie zdrabki, jakie są dostępne w Irlandii. Robiłam na 100 subskrypcji. I wtedy byłam na ogromnym plusie. Wpadła wtedy moja
taka wielka wygrana. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tamtego odcinka, to Was zachęcam, bo warto. Mam nadzieję, że i tym razem drapeczki mnie nie zawiodą. A jak będzie, to się przekonamy. Wychodzi na to, że wygrane jest tylko w bonusie. Tutaj mamy tylko jedno słówko utworzone. I to chyba na tyle. I sprawdzamy. Mamy trójeczkę, także drapka się zwróciła. Przechodzimy sobie do zdrabki bingo. Tutaj zostawiłam po 5 liczb. Szukamy 14 i 40. I tutaj mamy linię utworzoną. 3, 19, tutaj, tutaj i tutaj. Tutaj jest utworzona linia, także wygrana już jest. To jest linia warta 3 euro. Ale oczywiście szukamy dalej. 40. Dalej mamy 24, 37 i 65. 24. Tutaj nie ma. 24. Tutaj. Także wychodzi na to, że jest jedna wygrana i jest to linia za 3 euro. Tutaj mam jeszcze taki mnożnik, ale w tej linii akurat tego mnożnika nie ma. Jeśli ten mnożnik tworzy linię, no to wygrana jest podwojona, ale on nie tworzy nam tutaj żadnej linii. Jeśli wszystko dobrze widzę, no to jest tylko jedna wygrana, ale zdrapiamy sobie jeszcze bonus. Tu musimy znaleźć sakwen, ale niestety nie mamy. Także zdrapeczka się zwróciła. Tutaj musiałam troszkę oddalić, żeby się wszystko zmieściło. 1,79. Tu jest jedyneczka. Tutaj. Sześćdziesiąt pięć i 49. I ostatnia, szósteczka. I szóstkę mamy tutaj. I sprawdźmy, czy jest jakaś linia utworzona. Tutaj nie ma, tutaj nie. Tutaj też nie ma. Wszędzie czegoś zabrakło. I sprawdźmy sobie naszą grę bonusową. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same. No, ale niestety nie ma. Także ta jest przegrana. Póki co 3 wygrane, 3 przegrane. Jedziemy dalej. Jeszcze mnóstwo zdrapek przed nami. I tutaj szukamy zdrapeczki. Przechodzimy do zdrapek za 5 euro. Tutaj szukamy 3 razy tej samej kwoty. $5, $5, $200, $200. 110, 50 i główna tutaj nie ma. Tu szukamy 3 takich samych symboli. Dwie sztabki, dwie skrzynie, dwa sejfy, dwa portfele, nic się nie utworzyło 3 razy i wygrywające liczby 6 i 17, takich liczb szukamy. Ale niestety nie ma wygranej. Lecimy dalej. Kolejna zdrabka za 5 euro. Jedna z ostatnich wznowień. I tutaj mamy wygrywające liczby 29, 25, 6, 8 i 22. I do każdego rzędu jest osobny mnożnik. Wygraną można pomnożyć i szukamy.
24 nie ma, siódemeczki nie mamy, 15 nie ma, 27 nie, czwóreczki nie ma, 9 obok, 13 nie ma, 23 nie ma, 12 rządek, 12 nie ma, 11 nie ma, 28 obok, 14 i jedyneczka. Także ta jest przegrana. Lecimy z kolejną. Wygrywające liczby 1 i 16. I tu szukamy też czwórki, a w tej drugiej grze szukamy też piątki. Pierwszy rządek jest pusty. I drugi też. Tu szukamy siódemki, 26, no i piąteczki. No i tutaj też pusto. Także trochę tych pustaków jest. No ale zobaczymy, jak będzie. I drapiemy krzyżóweczkę. 4 literki do końca. I szukamy U i H. I teraz M i S. Tutaj mamy drugie słówko utworzone. I to tyle. I tutaj też mamy dwa słowa. Także wychodzi na to, że pustak. Ale tych pustaków. Dobra, lecimy dalej. Szukamy trzy razy tego samego symbolu. Mamy świnkę. Każdy inny chyba. No, tylko się banknoty powtórzyły. Tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. Nie ma. I tutaj mamy wygrywające symbole. Mamy jacht i szampan. Także takich symboli szukamy. Pierwszy rządek jest pusty. Jest szampan, jest wygrana na samym końcu. I mamy dyszkę. Super. Przed nami bingo za 5 euro. I to już będzie nasza ostatnia zdrapeczka za 5. Tak, to ostatnia zdrapka za 5. 51 i 54 szukamy. I tutaj nic się nie utworzyło. Oczywiście bardzo łatwo w tych zdrapkach jest coś przegapić. O, mamy linię. Super. 51 i 54 daje nam linię za 10 euro. A jeszcze w tej zdrapce jest mnożnik, także można tą wygraną pomnożyć. 8 i 24. 24. Ósemeczka. Tutaj. I ostatnia liczba.
To jest czwórka. Czwórkę mamy tutaj. No i tak, jedna linia jest tutaj. Linia za dyszkę. Czy gdzieś jeszcze tutaj nam zabrakło? Tutaj nie ma. Chyba nic nie widzę. Także mamy dyszkę i sprawdźmy sobie mnożnik. Troszkę przybliżę, czy będzie jakiś fajny mnożnik. Jest raz dwa, czyli dwie dychy na tej zdrabce. Super. Super. Dobra. Lecimy z naszą nowością zdrabkową. Olkarz za 7 euro. I tutaj mamy wygrywające liczby. Tutaj mamy 3 gry i jedną grę internetową. Szukamy jedynki i 52. Boczki lecą. Tutaj nie ma. Tutaj w tej grze musimy znaleźć trzy takie same symbole. I mamy tak monety, mamy prezent, mamy portfel, drugi prezent i drugi portfel. Do wygrania był zwrocik. I tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Jest 1000, 1000 i stówka. No i tutaj skanujemy sobie ten kodzik. I skanujemy kodzik tutaj. Czekajcie chwilę. Dobra, już mam. Tutaj przeniosło nas do strony internetowej, gdzie trzeba oczywiście podać datę urodzenia. Potwierdzić, że się jest pełnoletnim. No i gramy w gierkę. I musimy znaleźć trzy takie same, ale niestety nie było. Także ta zdrapeczka jest przegrana. I zaczynamy zdrapki najdroższe. Zaczynamy z drapeczki za 10 euro. I szukamy 2, 7, 19, 5 i 32. I tutaj do każdego rzędu jest osobny mnożnik. Także zobaczymy. Pierwszy rządek jest przegrany, pusty. Drugi też. Oboki oczywiście, dookoła. Dwa ostatnie rzędy przed nami. Pusto. I ostatni rządek. No niestety pusto. Tutaj jeszcze mamy bonus. W bonusie musimy znaleźć gwiazdkę. A niestety mamy diamencik, także ta zdrabka jest przegrana. Lecimy ze zdrapeczką Lucky.
Tutaj szukamy trzech takich samych, trzy razy tej samej kwoty. Ale niestety nie ma. I szukamy symboli. Jest pierścionek, jest wygrane, super. Jest. No świetnie. Zawsze to wynik się powiększa. Tutaj szukamy. Suma liczb musi wynieść 7. Tutaj nie ma, a tutaj w jednym rzędzie musimy znaleźć 3 siódemki. Tutaj nie będzie, tutaj też nie będzie, no tutaj też nie, nie ma. Tutaj w bonusie musimy znaleźć kwotę, ale niestety nie ma, czyli wygraną mamy tylko tutaj pod tym pierścionkiem. I sprawdzamy sobie, co tam jest. Jest dyszka. Także zdrabka się zwróciła. I przechodzimy sobie do zdrapeczki Olkarz. Zostały nam 3 ostatnie zdrabki. 3 Olkarz. Za 20, za 15 i za 10. Także trzymajcie kciuki, żeby coś tutaj jeszcze wpadło. I tutaj szukamy 3 razy tej samej kwoty. Ale niestety nie ma. A tutaj mamy wygrywające liczby. Ich mam tak: 20, 52, 61, 14, 16 i 17. Także takich liczb szukamy. Tutaj musimy znaleźć też, szukamy symboli specjalnych. Sztabki pliku albo sakwy. Już dawno nie widziałam symbolu specjalnego w tej zdrabce. 32 nie ma. 8. Nasza najniższa to 14. 63 nie ma. 34 nie ma. Pierwszy rządek pusty. Dalej. Jest wygrana, super. Ciekawe, czy będzie coś jeszcze. 48 nie ma. 55 nie ma. Trzeci rządek. Czwóreczki nie ma. 36 nie. 56 nie ma. 51 obok, 60 obok i szósteczki nie ma. I ostatni rządek przed nami. 45 nie ma. 44, 42 w ogóle nie mamy. 54 nie. 14. Tutaj już nie ma, także wygrana jest tylko pod 14. Tutaj i tutaj sprawdzamy. No jest dyszka zwrotu, także zdrabka się zwróciła. 2 ostatnie zdrabki przed nami. Kochani, trzymajcie kciuki. I to jest taka zdrapeczka za 15 euro. Zostały nam 2 najdroższe zdrabki za 15 i właśnie za 20. I tutaj mamy różne gry. W bonusie musimy znaleźć kwotę, żeby ją wygrać. Tutaj nie ma. Tutaj nie i tutaj też nie ma. Tutaj musimy znaleźć 3 takie same symbole. No tutaj nie ma. Tutaj też nie. No i tutaj też nie ma. I tutaj mamy wygrywające liczby. 3, 11, 65, 13 i 19. Tak, 63 obok, czwóreczka,
64 też obok. Pierwszy rządek pusty. I ostatni. No, tutaj niestety nie było. Także przed nami ostatnia zdrapka, najdroższa. Za dwie dyszki zobaczymy, czy ona się spisze, czy zostaniemy z tym, co mamy. Jakieś tam wygrane wpadły. No ale zobaczymy. Wynik końcowy raczej nie będzie oszałamiający, bo nie było żadnej takiej fajnej wygranej. I szukamy takich symboli, jak tutaj widać. I tak. Tego nie mamy, tego też nie. Pierwszy rządek jest pusty. Drugi to również pusty. I trzeci też pusty. Tutaj szukamy trzech takich samych, trzy razy tej samej kwoty. I mamy tak, mamy 1000, mamy 20, 20 po raz drugi, 25, 1000 i 25. I tutaj mamy wygrywające liczby. I tutaj też szukamy symboli specjalnych, takich jak w tej zdrapce za 20, za 10. Jeden, 11, 22, 46 i 60, taki, że szukamy. Pierwszy rządek jest pusty. Drugi też. I ostatni przed nami. No, tutaj niestety nic nie było, także najdroższe zdrapki zawiodły. Zróbmy sobie podsumowanie i zobaczymy, jak tutaj nam te zdrapeczki wypadły. Także kochani, jeśli nic nie przegapiłam, no to tutaj jest, to są wszystkie pustaczki. Trochę ich jest, ale trochę też wygranych wpadło. I zaraz sobie podliczymy. I tak. Zacznijmy od tych największych. Tutaj była dyszka. Tutaj też była dycha. Zwrotu. Także już 20. Tutaj też była dyszka, czyli 30. Tutaj była dyszka razy 2, czyli 50. Tutaj była linia za 2 i mnożnik był razy 2. 50. 50, tutaj było piąteczka, czyli 55. Tutaj była trójeczka, 58. I tutaj też był zwrot w bonusie. 58 plus 3, 61. 61 na 118. No, czyli taka połowa. Można powiedzieć, że połowa, tak. Połowa się zwróciła. Kochani, mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że podobały Wam się moje zdrapeczki. Napiszcie w komentarzach, które z tych zdrapek są Waszymi ulubionymi.
Dzisiaj widzieliście wszystkie zdrapki, jakie można w Irlandii kupić, także możecie napisać, które z nich najbardziej Wam się podobają, które chcecie, żebym zdrapywała na kolejnych odcinkach. Jeśli drapiecie sami zdrapki, też napiszcie, jakie najbardziej lubicie drapać, jeśli chodzi o zdrapki irlandzkie. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za te wspólne 5 lat na YouTubie. Życzę Wam, kochani, wysokich wygranych. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku, wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa, pa.